Na to wyjątkowe wydarzenie trzeba czekać aż cały rok. Mowa o Nocy Muzeów, organizowanej w naszym mieście przez Muzeum Miasta Pabianic. Przed nami jedyne takie wydarzenie w roku, czyli Noc Muzeów. Tak, w tym roku 20 maja, o tydzień później niż w województwie łódzkim, ale mam nadzieję, że tym bardziej zgromadzimy większą publiczność. Noc Muzeów pod szumnym hasłem w tym roku w kolejce po wspomnienia. W kolejce po wspomnienia, no dla młodzieży 40+, to tylko wspomnienia, bo powrót do czasów dzieciństwa i młodości. Natomiast dla młodszych pokoleń myślę, że możliwość pokazania, jak mieszkali ich rodzice, dziadkowie. Głównym takim clue Nocy Muzeów będzie otwarcie wystawy Dyskretny ulok meblościanki, na której zaprezentujemy takie tradycyjne mieszkanie polskiego Kowalskiego z lat 80. I w tym miejscu chciałabym bardzo podziękować serdecznie wszystkim, którzy włączyli się i pomogli nam stworzyć tę wystawę, bo Pabieńczanie pięknie odpowiedzieli na naszą prośbę, na nasz apel i przynieśli nam tyle drobnych, mniejszych i większych rzeczy, dzięki czemu ta wystawa naprawdę jest pełna i myślę, że wzbudzi w Państwu takie same pozytywne myśli, jak i w nas. Oprócz pokazania mebli i różnych takich aspektów wyposażenia mieszkania, pokażemy też meble, chciałam tylko wspomnieć, nieco starsze, ale dużą niespodzianką będzie również cała seria zdjęć, kilkudziesięciu zdjęć od lat 50. aż po 80., z czego głównie z lat 70. autorstwa Bogdana Miśka. To taki fotograf amator, który po prostu chodził po swoim mieście i detale różne fotografował. Zobaczymy tam perspektywy ulic, jak i takie zdjęcia tematyczne, jak służba zdrowia, oświata, żłobki, przedszkola, skwery, a nawet i detale jak kosze na śmieci czy latarnie. Wydaje mi się, że każdy, kto tutaj nas odwiedzi w Noc Muzeów, będzie zadowolony, tym bardziej, że oczywiście wystawa to nie jedyna atrakcja, ponieważ razem z firmą Kopalnia Pomysłów, z którą współpracowaliśmy już podczas Nocy z Duchami, przygotowujemy dla Państwa pewną zabawę. Pojawią się postaci charakterystyczne dla tego okresu, które myślę, że i wyglądem, jak i sposobem mówienia, tym bardziej jeszcze nas przeniosą w ten klimat. Dostaniemy kartki, będzie możliwość poczęstowania się jakimiś takimi drobnostkami charakterystycznymi dla tego czasu, będzie oczywiście saturator. Będzie możliwość zrobienia sobie zdjęcia w fotobudce z takimi atrybutami, typowymi hasłami dla tej epoki. I to wszystko będzie, a jeszcze będą kroniki filmowe i bajki dla dzieci, też oczywiście z epoki. Natomiast o 21:00, kiedy się już ściemni, startujemy z dancingiem. I byłoby miło, gdyby Państwo przebrali się lub założyli jakieś takie atrybuty charakterystyczne dla czasów PRL-u i tym parostatkiem, żebyśmy wszyscy popłynęli wspólny rejs, prawda, do 22:00. I warto też wspomnieć, że w tym roku, i bardzo dziękujemy naszemu sąsiadowi, czyli Kino Tomi włącza się w akcję Nocy Muzeów, będzie rozdawało od godziny 20:00 darmowy popcorn, bo o 22:00 też startuje z seansem niespodzianką. Jeżeli będzie pogoda, będzie to seans plenerowy, jeżeli nie, no to zaprosi nas do środka. Będzie jakiś film, niestety sami nie wiemy jeszcze jaki, ale oczywiście z epoki. Zapytam o godzinę, o której startuje Noc Muzeów. Startujemy o godzinie 18:00, Noc Muzeów zakończy się o godzinie 24:00. Tylko te bloki oczywiście programowe będą w różnych godzinach, ale to wszystko dowiecie się Państwo z zaproszeń, bo będzie to dostępne na naszym Facebooku i stronie internetowej. Zapraszamy. Zapraszamy gorąco, liczymy na Was i do zobaczenia. Zajrzyjmy teraz do Miejskiego Ośrodka Kultury. W sobotę 20 maja o godzinie 18:00 na deskach MOKU premiera sztuki Krambambula w wykonaniu aktorów działającego w placówce przy ulicy Kościuszki Teatru dla Niepoznaki. To spektakl na podstawie prozy Jasminy Reza w reżyserii Katarzyny Tkacz. Serdecznie zapraszamy już 20 maja na premierę naszej nowej sztuki o dość ciekawym tytule Krambambula. Jest to sztuka, o której dużo można mówić. Taka słodko-gorzka komedia, której każdy z nas znajdzie jakiś element siebie. Spektakl zaczyna się dość niewinnie. Spotykają się dwie pary rodziców, których dzieci się pobiły, aby wyjaśnić sobie ten cały incydent. Na początku nic nie wskazuje na to, że dziać się tam będzie ostro, natomiast wszystko rośnie w ciągu całego spektaklu, zaczyna się tam naprawdę ostra jatka. Tak.
Zapraszamy bardzo, to jest kolejna sztuka naszego teatru. Troszeczkę dla nas wyzwanie, bo w tej chwili nie gra tam cała obsada, grają 4 osoby. Jest to wyzwanie pod tym kątem, że pierwsza jest to sztuka taka, gdzie jesteśmy na scenie cały czas, tak? Trzymajcie za nas kciuki, przyjdźcie nas obejrzeć, no i zapraszamy. Bardzo serdecznie. Bilety do nabycia w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury i oczywiście na Kup Bilecik. I trzymam kciuki za wszystkich aktorów, bo naprawdę ogrom pracy włożyli w to, co już niebawem będziecie Państwo mogli zobaczyć. Liczymy na Waszą obecność. Tydzień później, w piątek 26 maja, w MOK-u wyjątkowe wydarzenie wokalno-taneczne poświęcone twórczości Agnieszki Osieckiej. Ta poetka była właśnie inspiracją do tego, żeby stworzyć widowisko i to widowisko z okazji zbliżającego się Dnia Matki, czyli 26 maja zapraszamy gorąco do Miejskiego Ośrodka Kultury imienia Zbigniewa Herberta w Pabianicach, gdzie dzieciaki i nie tylko z sekcji wokalnej i sekcji tanecznej zaprezentują przepiękne widowisko. Sekcja wokalna u nas prowadzona przez Aleksandrę Skonieczną i Kubę Anusiewicza i oczywiście sekcja tańca klasycznego i współczesnego, którą mam przyjemność prowadzić. Wspólnie postanowiliśmy przygotować coś naprawdę wyjątkowego, bo no cóż, nie jest łatwo zatańczyć taniec klasyczny do twórczości Agnieszki Osieckiej, a myślę jednak, że to nam się udało. Więc na pewno piękna muzyka, śpiew, taniec, ogólnie naprawdę przepiękne widowisko, które dedykujemy wszystkim mamom, ale nie tylko. Nie zabraknie na koniec niespodzianki dla mam. Natomiast gorąco zapraszam całe rodziny 26 maja o godzinie 18 właśnie tutaj do naszego ośrodka. Wstęp wolny. Natomiast jest to bardzo ważne, żeby te dzieciaki nasze dostały ogrom braw za to wszystko, za tą ciężką pracę, którą teraz wkładają w przygotowanie tego właśnie widowiska. Ten koncert 2 czerwca, ale już teraz w Sekretariacie MOK-u można odbierać bezpłatne wejściówki. Tego dnia na scenie placówki przy ulicy Kościuszki odbędzie się koncert jazzowy w wykonaniu Włodek Pawlik Trio. W składzie kompozytor, pianista jazzowy, laureat nagrody Grammy Włodek Pawlik, kontrabasista Damian Kostka i perkusista Cezary Konrad. Organizatorem koncertu jest Towarzystwo Muzyczne imienia Karola Nicze, a współorganizatorem Miejski Ośrodek Kultury. Ta artystyczna uczta rozpocznie się o godzinie 18, wstęp jest wolny. Teraz oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej. W piątek 19 maja filia numer 2 przy ulicy Łaskiej zaprasza na spotkanie dyskusyjnego klubu książki, podczas którego jego uczestnicy na warsztat wezmą książkę pod tytułem Wtedy o powojennym Krakowie autorstwa Joanny Olczak-Ronikier. To poruszająca opowieść laureatki Nagrody Literackiej Nike o życiu tuż po wojnie. Początek spotkania o godzinie 17. Miejska Biblioteka Publiczna wzorem lat ubiegłych zachęca do udziału w rowerowym rajdzie pod nazwą Odjazdowy Bibliotekarz. Ta rekreacyjna wycieczka odbędzie się w sobotę 20 maja. Miejsce zbiórki to Pabieńskie Centrum Medyczne od strony pogotowia. Uczestnicy wraz z pracownikami biblioteki wyruszą o godzinie 10 i przejadą do rezerwatu Duża Woda. Tam czekać będą konkursy i zabawy, będzie też wspólne piknikowanie. Prezent dla supermamy to tytuł warsztatów artystycznych organizowanych z okazji zbliżającego się Dnia Matki przez filię numer 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Świętego Jana 10. Zajęcia będą polegały na ozdabianiu ekotoreb, które dzieci wręczą swoim mamom. Warsztaty odbędą się w poniedziałek 22 maja o godzinie 17. Wstęp jest wolny. W środę 24 maja do Miejskiej Biblioteki Publicznej zawita dr Aleksandra Ziółkowska-Boem, pochodząca z Łodzi, pisarka od ponad 30 lat, mieszkająca w USA.
to autorka blisko 40 książek wydanych w języku polskim i angielskim. Swoją twórczość poświęca m.in. losom Polaków, Indian, znanym osobom, a także zwierzętom. Jest najbardziej znana z twórczości związanej z Melchiorem Bańkowiczem, którego osobiście poznała w 1972 roku przy okazji pisania pracy magisterskiej. Po śmierci pisarza została spadkobierczynią praw autorskich oraz opiekunką jego obszernego archiwum. Wielokrotnie nagradzana pisarka regularnie odwiedza Polskę i chętnie spotka się z pabieńskimi czytelnikami o godzinie 17. Organizatorem spotkania jest Miejska Biblioteka Publiczna wraz z nauczycielami pabieńskich liceów Piotrem Kuropatwą, Dariuszem Wypychem i Ireneuszem Politem. W piątek 26 maja Klub Podróżnika PTTK i Miejska Biblioteka Publiczna organizują kolejne spotkanie z podróżnikami. Tym razem gościem będzie pabieńska podróżniczka Sylwia Stankiewicz, która opowie o tegorocznej wyprawie do Ameryki Południowej. Dzięki temu uczestnicy odwiedzą Brazylię, Argentynę i Urugwaj. Spotkanie zatytułowane Gorące Trio rozpocznie się o godzinie 18.30 w Galerii Ex Libris. Wstęp jest wolny. W ramach obchodów 81. rocznicy likwidacji pabieńskiego getta odbędą się dwa wydarzenia zorganizowane wspólnie przez Pabieński Sztetl, Stowarzyszenie Centrum Badań Żydowskich oraz Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnych Pabieniczan. Pierwsze z nich to spacer po cmentarzu żydowskim, jednym z najważniejszych miejsc na mapie żydowskiego dziedzictwa Pabianic. Będzie on okazją do rozmowy o żydowskiej przeszłości miasta, kulturze i tradycjach jego mieszkańców. Nie zabraknie również elementów związanych z symboliką samego cmentarza. Przewodniczką będzie Milena, wicepolska góralczyk, zawodowo zajmująca się historią Łodzi, a szczególnie historią łódzkich Żydów. Spacer odbędzie się w niedzielę 21 maja. Zbiórka uczestników o godzinie 12 przed wejściem na cmentarz przy ulicy Jana Pawła II, 57. Drugie wydarzenie to wykład Izabeli Tarelli poświęcony losom pabieńskich Żydów po likwidacji getta. Prelekcję historyk, kustosz i kierownik oddziału Stacja Radegast Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego wygłosi w czwartek 25 maja w Muzeum Miasta Pabianic o godzinie 18. W niedzielę 28 maja w Afloparku odbędzie się drugi koncert w ramach trwającej trzeciej edycji Bloom Festiwalu. Tym razem w okolicznościach przyrody wystąpi Robert Janowski Trio. Koncert, który jest takim, jest taką perełką. Bardzo długo żeśmy zabiegali o to, by dograć terminy z panem Robertem. Jest to osoba, która jest niezwykle zapracowana. Na pewno młodszej części publiczności znana z programów telewizyjnych, jaka to melodia, czy Twoja twarz brzmi znajomo. My oczywiście są też tacy, którzy pamiętają pana Roberta z pierwszych jego kroków w musicalu Metro. Jest to osoba, która jest niezwykle utalentowana zarówno pod względem instrumentalnym, jak i wokalnym i myślę, że posłuchać pana Roberta Janowskiego w naszych Pabianicach, w tej przestrzeni ogrodowej, to będzie niezwykle ciekawe wydarzenie. Koncert rozpocznie się o godzinie 18:00. Bilety dostępne na bilety24.pl. Teraz przenieśmy się do kina Tomi. Witam z wnętrza kina Teatru Tomi w Pabienicach. Chciałbym Państwu przedstawić repertuar, który rozpoczynamy od 19 maja, w którym znajdziemy m.in. pokazy przedpremierowe, pokazy premierowe oraz wydarzenia specjalne. Rozpoczniemy od pokazów przedpremierowych, w których m.in. znajdziemy pokazy filmowe takie jak Mafia Mamma, czyli komedię kryminalną, czy też animację specjalnie dla dzieci Super Mario Bros. Film. Mafia Mamma to propozycja nie do odrzucenia. Komedia kryminalna, gdzie główna bohaterka Christina odziedzicza niebywałą fortunę. Okazuje się, że jej tata był szefem mafii. I nagle teraz główna bohaterka musi wyrzucić wszystkie kuchenne fartuchy i stać się matką chrzestną. Zapraszam.
animacja Super Mario Bros. Film oparty na świecie gier Super Mario firmy Nintendo. Zaprasza widzów do tętniącego życia nowego uniwersum, niepodobnego do żadnego innego. Podczas pracy, aby naprawić wodociąg, hydraulicy z Brooklynu, sprytni i wygadani Mario i jego brat Luigi, zostają przeniesieni do magicznego świata. Super Mario Bros. Film, niesamowita animacja na podstawie gry Nintendo z naszych młodości. W chwili obecnej cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. A w tym momencie mamy niebywałą okoliczność i możliwość obejrzenia jej na ekranach naszego kina Tomi w Pabienicach. W pokazach filmowych zapraszamy serdecznie Państwa na dwa szczególne tytuły. A mowa tutaj o filmie Alleluja, czyli dokumencie o niesamowitym, nietuzinkowym Leonardzie Cohenie oraz film Niebo, który jest niezwykle inspirujący oraz wciągający. Premiera filmu Alleluja, niezwykła historia Leonarda Cohena, ballada, którą doskonale wszyscy znają, nie tylko ze Shreka, ale opowieść, film dokumentalny na temat poety, pieśniarza, czy też barda. Na pewno będzie niezwykle wzruszająca, na którą również zapraszamy. Premiera filmu Niebo nie może czekać opowiada o losach Karla Acutisa, czyli młodego człowieka wzniesionego na ołtarze. Niezwykle inspirująca, pokazująca, jak w młodym wieku jesteśmy w stanie wywrzeć wpływ na nasze społeczeństwo, na które serdecznie zapraszam. 19 maja o godzinie 19 zapraszamy na wydarzenie, które wśród mieszkańców Pabianic cieszy się niesamowitą popularnością, a mowa tutaj o Tomi dla kobiet. Oprócz bardzo ciekawej propozycji filmowej, czyli komedii kryminalnej Mafia Mamma, Matka Chrzestna, również zapraszamy na imprezy okołokinowe. Między innymi wystąpienie zespołu, który zaprezentuje pieśni i na pewno będziemy niesamowicie zadowoleni pod kątem wokalnym, a mowa tutaj o zespole Hanok, który specjalnie na okoliczność Tomi dla kobiet przyjedzie i zaprezentuje się w naszym ogródku kinowym i pokaże pełnię swoich możliwości wokalnych. Serdecznie zapraszam. 19 maja o godzinie 12 zapraszamy na cykl spotkań w ramach Akademii Filmowej. W tym tygodniu w ramach akcji Stulecie wraz z wytwórnią Warner Bros. Discovery zapraszamy na niezwykły film z 1966 roku, Powiększenie, w którym główny bohater w trakcie swojej pracy robi zdjęcie w parku. Podczas wywoływania zdjęć odkrywa coś niezwykłego. Jak się potoczą losy całej historii? Zapraszamy do naszego kina. W sobotę i w niedzielę w ramach pokazów sensorycznych zapraszam Państwa na seans animacji, który uczy naszych najmłodszych, w jaki sposób funkcjonować w świecie. A mowa tutaj o seansie Kicia Kocia Mówi Dzień Dobry, który jest uwielbiany przez rzeszę swoich fanów i też czytelników. Zapraszamy serdecznie. Na koniec programu o książkach, które warto przeczytać. Jakiś czas temu wydawnictwo Albatros zaczęło wznawiać książki Donato Carisi, czyli włoskiego pisarza, który pisze dosyć przerażające i krwawe thrillery. I wznawia je z dwóch przyczyn, po części dlatego, że są to książki, które
były bardzo popularne w pewnym czasie, a ich nakład bardzo szybko się skończył i one są teraz dosyć, znaczy były dosyć ciężko dostępne, a po części dlatego, że Donato Carisi ostatnio wydał kilka nowych powieści, dlatego wydawnictwo, oprócz tego, że wydaje na bieżąco jego nowe powieści, wróciło właśnie do kilku jego starszych, znaczy nie aż takich starych, ale kilku poprzednich powieści. I właśnie tutaj Zaklinacz to jest pierwszy tom o policjantce Mili, która specjalizuje się w sprawach zaginionych dzieci. Jest to moim zdaniem jedna z lepszych jego książek, szczególnie jeżeli chodzi o książki, które rozpoczynają pewien cykl, ponieważ to, jak już mówiłam, jest seria. Cała seria jest właśnie z główną policjantką Milą. I tutaj mamy cała akcja, zaczyna się od momentu, kiedy policjanci trafiają na zakopane dłonie małych dziewczynek. No i dowiadujemy się, że w tym małym miasteczku, w którym cała akcja się rozgrywa, od jakiegoś czasu giną małe dziewczynki. Między 10 a chyba 12 czy 13 lat i nigdy nie zostało one odnalezione, a przestępca i porywacz jest na tyle zuchwały, że co kolejna porwana dziewczynka, tym był coraz bardziej pewny siebie, a porywał je w biały dzień wśród mnóstwa ludzi i nikt nigdy go nie złapał. Nigdy też nie było wiadomo, co się z tymi dziewczynkami stało, do czasu, aż znaleziono ten grób z dłońmi tych małych dziewczynek, tylko że problem jest taki, że znaleźli tych dłoni 6, a policjanci wiedzą o 5 zaginięciach. Mają 5 dziewczynek, więc muszą jak najszybciej się dowiedzieć, kim jest 6 dziewczynka i czy jeszcze żyje, czy są jeszcze w stanie jej pomóc, czy nie. No i właśnie jakby dochodzenie przejmuje pewien bardzo znany i ceniony doktor, który również specjalizuje się w takich sprawach z zaginionymi dziećmi i nie tylko. Jest doktorem psychologii i profilerem. A do jego zespołu właśnie dołącza nasza główna bohaterka Mila. No i razem będą próbowali zorientować się, o co chodzi, trochę prześcignąć się z czasem i uratować tę ostatnią ofiarę i dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi. Morderca jest całkiem przebiegły. Jest tutaj, co jest bardzo fajne w tej książce, to fakt, że praktycznie co chwila są tutaj jakieś zwroty akcji. Tak naprawdę byśmy się nie spodziewali. Tylko jak sięgamy po Donato Carisi, to warto pamiętać, że u niego przemoc, dosyć brutalne opisy, okrucieństwo i pewnego rodzaju groza są na porządku dziennym, więc nie jest to lekki kryminał, ale na pewno bardzo dobry. Więc jeżeli komuś nie przeszkadzają tego typu opisy, to na pewno się nie zawiedzie. A tak jak mówiłam, to jest pierwszy tom, mamy pozostałe również, teraz jest ich aż 5. Tomów o tej głównej policjantce, Emilii właśnie, więc jeżeli komuś, ktoś już czyta na przykład Zaklinacza, chciałby poznać dalsze losy policjantki, to również bardzo serdecznie zapraszamy. Chciałam polecić książkę Mgła Marty Palazzesi. Jest to książka przeznaczona dla nastoletnich czytelników, którzy oczekują od literatury przygody, pewnej tajemnicy, jakiegoś takiego mroku. Historia rozgrywa się w XIX-wiecznym Londynie, który został sportretowany ze wszystkimi jego takimi mrocznymi wątkami. Mamy właśnie tytułową mgłę, mamy niestety surowy, taki wiktoriański sposób bycia. Zresztą główny bohater musi walczyć w tym świecie o przetrwanie. Jest raczej osobą, która utrzymuje się z tego, co zbierze, tak? Grzebie w błotach londyńskich, poszukując różnych skarbów, które można później spieniężyć. W ten sposób walczy o przetrwanie, próbuje jakoś utrzymać się w tym niebezpiecznym mieście. W pewnym momencie na swojej drodze spotyka wilka. Wilk jest zwierzęciem utrzymywanym w cyrku, więc jest zwierzęciem zniewolonym i bardzo
jakby zaprzyjaźnia się z tym wilkiem. Wilk właśnie również ma na imię Mgła, więc tutaj tytuł nawiązuje zarówno i do Londynu, jak i do wilka. Chłopiec postanawia uwolnić wilka, ponieważ doskonale odczuwa ten jego ból poprzez bycie niewolnikiem cyrkowym. I cała ta ich historia, ta przyjaźń opiera się właśnie na tym, na przezwyciężeniu tych wszystkich trudów, na sposobie uwolnienia zwierzęcia z jego niewoli. Także będzie tutaj dużo akcji, ale będzie też troszkę takich właśnie realiów XIX-wiecznego Londynu, więc dla osób, które chciałyby przeczytać taką książkę przygodową, dla nastolatków jak najbardziej polecam Mgłę.